chciałbym przedstawić wam naszego kolegę, który przyjechał specjalnie do nas z daleka, bo prawie spod Szczecina, Paweł Czapiecki. To jest nasz rozumienie polski, olimpijczyk. Tak więc witamy go serdecznie, 800 Petrowiec. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, widzę, że was tu jest dużo. Jak tam, gotowe do biegania? Tak, no cieszę się bardzo. Tak jak pewnie wiecie, przed każdym biegiem najważniejszą rzeczą jest rozgrzewka. Piąta jubileuszowa impreza klubu biegacza Biała Biega. Zadowoleni ze swojej pracy? Myślę, że tak. Dosyć sporo osób przywystartowało. W tym roku jest znowu rekord. Znowu przybyło nam nowych startujących. Tak więc jesteśmy zadowoleni. Biała Podlaska chce biegać? Myślę, że tak. Sporo ludzi wieczorami biega, sporo ludzi przychodzi do nasze wspólne treningi. Tak więc myślę, że coraz bardziej jesteśmy tacy aktywni i chętni do takiego miłego spędzenia czasu. Tu słyszałem taki slogan: rodzina Biała Biega, rodzina biegaczy. Tak, są u nas w naszym klubie, są rodziny, bo my chcemy jako klub zaistnieć jako rodzina, tak, taka biegowa rodzina i wszyscy klubowicze zachęcają swoich członków rodziny, my zachęcamy innych, a oni znowu wciągają swoje rodziny, tak więc robimy taką wspólną, jedną rodzinę. Piąta impreza, jak wygląda, co żeście zaplanowali i na jakim jesteśmy etapie?
Zaplanowaliśmy dużo takich spotkań, gdzie można, zaczynając na przykład od masaży, od porad kosmetologicznych. Mamy Miasteczko Zdrowia przez firmę Interisk sponsorowaną. Mamy różnych sponsorów, którzy się wystawili. Odbyły się już biegi dla dzieci. W tych biegach każde dziecko dostało medal. Biegi dla dzieci były, objął patronat Lekko Atletyka dla Każdego. To jest ogólnopolska akcja przez Polski Związek Lekki Atletyki patronowana. Tak więc ściągamy zawsze co roku kogoś takiego znanego. W tym roku przyjechał Paweł Czapiecki, olimpijczyk. Tak więc staramy się rozwijać i pokazywać, że ta część wschodu, ta część Polski B, którą jak to się określa, że też aktywna jest, że też jakoś wyjątkowa i nie jesteśmy tacy z tyłu jak inni. Coraz bardziej się rozwijamy. Mamy fajne narzędzia, takie jak scena z ekranem multimedialnym. Mamy takie dokładnie profesjonalny pomiar czasu. Wszystko jest, robimy, staramy się zrobić jak najlepiej, żeby było, żeby każdy mógł wyjechać stąd i powiedzieć: dobra, ja za rok wrócę. Koszulką się pochwal. Mamy koszuleczkę fajną, bardzo nowa koszulka, sponsorowana przez firmę Storkar, która nam fundowała te koszulki dla wszystkich uczestników. Tak więc rozwijamy się i myślę, że naprawdę coraz fajniej będzie w następnych latach. Chcemy jeszcze coś nowego wprowadzić. Szukamy różnych rozwiązań, podpatrujemy, jak inni to robią i wzorujemy się na najlepszych imprezach. Jesteśmy, jeszcze chciałbym nadmienić, że nasz ten piknik biegowy jest to w ramach Grand Prix Traktu Brzeskiego organizowany. Jesteśmy razem z Wiązowną, Mińskiem Mazowieckim, właśnie Platerowem, Siedcami. Jesteśmy razem związani tak jakby i tworzymy taki Grand Prix Traktu Brzeskiego. Z nami również rolkarze. Teraz na trasie są ci najstarsi i najdłuższe biegi. Ile osób wystartowało? Wystartowało, trudno mi powiedzieć, ale zgłoszonych było wszystkich razem, rolkarzy, kikarzy i nordic biegaczy. Około 800 osób było zgłoszonych.